I wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba. A on im odpowiedział: gdy nastaje wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś, dziś będzie niepogoda, bo niebo się czerwieni i jest zachmurzone. Obłudnicy, wygląd nieba umiecie rozpoznać, a znaków tych czasów nie możecie. Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. Przeprawili się na drugą stronę morza, zapomnieli wziąć chleba. I powiedział im Jezus: uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i sadyceuszy. Rozmawiali między sobą: nie wzięliśmy chleba. Gdy Jezus to zauważył, powiedział im: ludzie małej wiary, czemu rozmawiacie między sobą o tym, że nie wzięliście chleba? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów i pięciu tysięcy ludzi, oraz ile koszy zebraliście, ani tych siedmiu chlebów i czterech tysięcy ludzi, oraz ile koszy zebraliście. Jak to jest, że nie rozumiecie, iż nie o chlebie wam powiedziałem, mówiąc, abyście się strzegli zakwasu faryzeuszy i sadyceuszy? Wtedy zrozumieli, że
nie mówił, aby się strzelić za kwasu chlebowego. Ale nauki faryzeuszy i sadyceuszy